Na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego znajdują się złoża cennych surowców – tytanu, wanadu, skandu, kobaltu i paru innych. W sierpniu na tym niezwykle urokliwym polodowcowym terenie przeprowadzone zostaną badania, które pozwolą bliżej poznać wnętrze tutejszej ziemi. Zbadana zostanie również opinia lokalnej społeczności na temat ewentualnej eksploatacji złóż. Skarb, który się tutaj kryje, może być wart naprawdę wiele. O niezwykłych i cennych zarazem złożach wanadonośnych rud tytanowo-magnetydowych wiadomo od lat 60. minionego stulecia. Jednak z uwagi na koszt eksploatacji i w pewnym stopniu niepowtarzalność urody tej ziemi, nikt nie pokusił się na podjęcie choćby próby wydobycia skrytego tu wanadu, tytanu, kobaltu, niklu, skandu czy żelaza. W sierpniu tego roku nad gospodarstwami położonymi na tzw. masywie suwalskim w gminie Jeleniewo pojawią się badawcze śmigłowce. Zainstalowane w nich specjalistyczne urządzenia sprawdzą, na ile bogate są złoża skryte od 850 do 2300 metrów pod powierzchnią ziemi. Wyspecjalizowane narzędzia pozwolą również na stworzenie trójwymiarowego modelu złoża i zanalizowanie, jak jest ono zbudowane. Obok badań prowadzonych z powietrza na tej niezwykle surowej, ale i urokliwej krajobrazowo ziemi przeprowadzone zostaną pomiary elektromagnetyczne. Zbadany zostanie obszar około 200 km kwadratowych. I choć złoża dzisiaj nadal uznawane są przez specjalistów za pozabilansowe, to pojawiła się hipoteza, że ta opinia może się zmienić. Spoczywające tu złoża zawierają bowiem surowce krytyczne dla gospodarki wspólnoty europejskiej. Jeśli okaże się, że zapotrzebowanie na tytan i wanad wzrośnie, nie można wykluczyć, że tlenki tych dwóch pierwiastków ujrzą jednak światło dzienne. A może wzrosnąć, bo wspólnota nie jest aktywnym producentem tych surowców. Tymczasem suwalskie złoża oceniane są jako gigantyczne. Wyniki zaplanowanych na sierpień badań zostaną zaprezentowane w połowie 2025 roku. Z opracowania ma wynikać nie tylko znaczenie znajdujących się tutaj surowców krytycznych dla gospodarki. Naukowcy chcą również ustalić, czy lokalna społeczność zaakceptuje ewentualne badania poszukiwawcze i potencjalnie możliwe prace wydobywcze. Badania zostaną przeprowadzone w ramach europejskiego programu SEMAKRET, koordynowanego przez jeden z fińskich uniwersytetów. Eksploracja realizowana będzie w Udryniu i Krzemiance.